teraz zobacz, jak to słowo się rodzi. Gdziekolwiek się nie rozejrzysz w internecie, poza internetem, każdy głosi rekolekcję. Każdy rodzi słowo. Bo tylko takie treści. W ogóle to cześć. Cześć. Na samym początku masz rację, warto podziękować. Serdecznie dziękujemy za nadesłane komentarze pod ostatnim naszym podcastem. Było ich sporo. W jednym przeczytałem, że no niestety nie da się, tak jak zapraszamy i tak jak mówimy, robić rzeczy w domu i słuchać podcastu, bo po prostu człowiek mimowolnie wszystko odstawia, wszystko stygnie, kawa stygnie, obiad się nie gotuje, a człowiek tylko siedzi i słucha. W sumie dobry objaw. To bardzo dziękujemy, cieszymy się z tego. Inne komentarze, które napłynęły, były bardzo obfite, były dłuższe. W tych komentarzach doceniacie treści, które prezentujemy, które staramy się wam przekazać. Bardzo za to dziękujemy. Dzisiaj, Mateusz, co wymyśliłeś, jaki temat? No ja tylko przypomnę, że ostatnio mówiliśmy o tym, dlaczego wierzyć, a dzisiaj mamy mówić o tym, jak wierzyć, czy też jak troszczyć się o swoją wiarę, jak sprawiać, żeby wiara się rozwijała, dojrzewała, a przede wszystkim, żeby była taka żywa. I powiem ci, jak tydzień temu nie mogłem się doczekać piątku, żebyśmy zaczęli opowiadać, tak tym razem mam wielkiego stresa. Bo temat jest bardzo, bardzo, bardzo mega trudny. Czy trudny, czy może po prostu wymagający? Wymagający takiej dobrej refleksji, bo łatwo się mówi o tym, dlaczego wierzyć, albo może nie tyle łatwo, co łatwiej jest pokazać, jakie są owoce wiary, dlaczego wiara jest, że tak powiem, dobrym wyborem, ale trudniej jest powiedzieć tak sensownie, w jaki sposób faktycznie tą wiarę mamy wyznawać. Jak się przechodzi do konkretów, to zaczynają się schody. No ale domyślam się po ilości kartek, że jednak coś znalazłeś. Znalazłem ogrom materiału, znalazłem bardzo wiele rzeczy. Jeszcze zanim rozpoczniemy, przypomnę ci, że kiedyś prowadziliśmy pielgrzymkę pieszą z dekanatu Andrychowskiego do Częstochowy i mieliśmy, to była chyba nasza druga albo pierwsza, taki temat: walcz o wiarę. Tak, pamiętam, rękawice bokserskie na plakacie. Dlatego przyniosłem te nasze notatki z tej pielgrzymki. Tam była masa świetnych rzeczy. Zanim te konkrety, to bym spróbował pokazać kilka obrazów i te obrazy nakierują nas, w którym kierunku szukać konkretów. Od razu. Że z wiarą, z troską o wiarę, to jest tak jak z troską o porządek w pokoju. Czyli trzeba sprzątać. Trzeba być systematycznym, tak? Nie, troska o wiarę to jest tak jak troska o porządek w pokoju, to znaczy o wiarę trzeba się troszczyć. Łatwo przychodzi nam w pokoju bałagan, łatwo przychodzi nam nie wierzyć, a wymaga trudu troska o wiarę. No to jest jedno, wierzyć, nie wierzyć, ale czasem jest tak, że człowiek nie traci wiary, jak gdyby w sensie takim, że przestał wierzyć, tylko ta wiara tylko staje się trudzić. Taka, powiedziałbym, bezowocna w życiu, albo w pewnym sensie może trochę taka martwa. Zastana, albo taką wiarą, która, no i to myślę, ten pokój pasuje, robi się bałagan, chaos w wierze, że człowiek tak do końca nie wie, do czego odnieść tą wiarę, w jaki sposób ją realizować. Także to już jest jedna taka myśl. Tak, żebyśmy za daleko nie uciekli, chodzi mi w tym obrazie o tą troskę, że łatwo przychodzi nie wierzyć, nie podejmować działań, a jednak, żeby te działania podjąć, trzeba się natrudzić, trzeba coś więcej, do tego przejdę za chwilkę. Ale ja bym chciał, żeby to wybrzmiało, bo to jest takie dobre na sam początek, że wiara wymaga troski. O piękne. No nie, wiara wymaga troski, nie da się inaczej. To jest w ogóle taki fundament. Drugi obraz, jaki sobie przygotowałem, to życie wiary w moim życiu dzisiaj i ta troska o wiarę, to jest tak jak z aktualizacjami w naszych smartfonach i różnych komputerach i w oprogramowaniu. Tak mi się wydaje, że troszkę w tym świecie cyfrowym jesteśmy niewolnikami aktualizacji. Człowiek się budzi, myśli, czy wszystko ma, a tu nagle musi to zaktualizować, to i tamto, żeby drukarka na przykład ruszyła. No, to nawet mało tego. Ja już widziałem takich ludzi, którzy na Twitterze na przykład wstawiają post ze screenami aktualizacji różnych urządzeń, łącznie z tym, że aktualizują czajnik do gotowania wody i mówią: dzień bez aktualizacji, dzień stracony. I teraz odnoszę to do wiary, że wiarę musimy aktualizować, czyli konfrontować z tym, co przynosi świat. Bo od tej konfrontacji zależy, jakie kroki podejmę, jak w konkrecie będę tą wiarę praktykować. No to aktualizacja ma jeszcze jedno taki wymiar bardzo ważny, że bardzo często aktualizacja pojawia się dlatego, że w oprogramowaniu jest błąd. Albo tak. Ktoś znalazł te błędy i wprowadza aktualizację, która usuwa błędy i sprawia, że program działa lepiej. Więc to do wiary też by dobrze pasowało, że systematycznie trzeba zobaczyć, gdzie moja wiara ma jakieś tam takie niedociągnięcia, błędy i aktualizuje do lepszej wersji. I też bym powiedział, może takie pośrednie widzenie tej aktualizacji,
naturalny rozwój. Ja to chyba przy swojej pierwszej komunii słyszałem. Ksiądz Kaznodzieja mówił, że ta wiara u mnie w drugiej klasie to jest jak ten garniturek skrojony, ale w ten sam garnitur nie wejdę do ślubu czy do innych uroczystości życiowych. Czyli ta aktualizacja do mojego rozwoju i wieku, do mojego rozumienia Pana Boga, wiary i modlitwy. To jest bardzo dobre. To też jest coś, co można rozwinąć. Nawet ma takie trochę jeszcze inne wymiary, bo bardzo często jest tak, może nawet nam się to zdarza, jak konfrontujemy się z naszą wiarą, że chcielibyśmy mieć taką wiarę idealną, no nie? Że zacząć od razu wierzyć super. Natomiast zasada jest taka w świecie, że jak chce się cokolwiek zrobić, to zacząć trzeba od czegoś, co może będzie trochę ułomne, trochę słabe. Ale potem trzeba rozwijać program, no nie? Trzeba rozwijać wiarę. Aktualizować. No nie? Aktualizować. Kolejny taki mój obraz, który nam pomoże te praktyczne rzeczy wskazać, to powiedziałem sobie, że z wiarą jest tak jak z nauką języka obcego. W świat wiary trzeba wejść i tym światem wiary, tymi przejawami wiary się, powiedzmy, posługiwać i to mnie ma prowadzić do używania wiary. No, to jest też świetny temat. To jest w ogóle temat na chyba odrębną konferencję. Nie da się nauczyć wiary jej nie praktykując. Język wiary, który... Bo to tak naprawdę o to chodzi, no nie? Żeby nauczyć się języka wiary, który jest trudny. To też język wiary, ale żebyś mnie uchwycił. Nie da się nauczyć praktykować wiary, nie robiąc tego. To nie może być tak, że ja przychodzę, jestem zielony, ktoś mi powie tak, tak, tak to rób i od razu mi to będzie wychodzić. Tylko no, muszę... to ja nawet mam autora, który tak uczył. Kto? Blaise Pascal, filozof, który mówił, że nawet jeżeli człowiek nie wierzy, to powinien zacząć, a chce na przykład wierzyć, to powinien zacząć nie tyle od teorii, od tego, nie wiem, kim jest Trójca Święta, na czym polega Trójca Święta, co to znaczy, że Pan Jezus ma dwie natury, boską i ludzką, ale jest jedną osobą. Tylko powinien iść do kościoła, klęknąć i zacząć się modlić z wiernymi. I powiem ci, że bardzo często właśnie ludzie, jak po prostu idą, klękną i po prostu zaczną się modlić, to nagle mają to coś. Nagle mają doświadczenie żywego Boga. Także to jest bardzo fajne. Ale ja bym do tego języka jeszcze poszedł też, bo to jest też ważna rzecz w takim rozwoju wiary, w trosce o wiarę. To uczyć się języka wiary. Dlatego, że to jest trochę inny język niż ten, którym my się posługujemy na co dzień. Często jest trudny dzisiaj. Często nawet to my się z tym spotykamy, że jest trochę archaiczny. Nawet my mamy czasem problem, żeby we współczesnym języku mówić o tematach wiary, bo ciągle mamy w głowie gdzieś taki język, który nie jest na nasze czasy, że tak powiem. Mm-hmm. Jeszcze jakiś obraz? Jeszcze mam coś takiego, to wyczytałem w tych naszych notatkach z pielgrzymki, że z wiarą jest jak z kontynentem. Po prostu odkrywasz świat wiary. A ja wiary. Tego nie pamiętam. Ja co mam zapisane? To ja ci daję busolę, mapę, ale to, co ty przeżyjesz w tej wierze i to, jak rozwiniesz różne zdolności dotyczące wiary i różne spotkania, które w tej wierze będziesz miał, to już zależy od ciebie. I tu sobie dopisałem w notatkach dzisiaj, że gdyby był gotowy przepis na wiarę, gdyby był gotowy skrypt, to każdy święty by wyglądał tak samo. A zobacz, każdy święty zostaje, powiedzmy, świętym, bo prowadzi swoją drogę powołania, swoje powołanie odkrywa i realizuje. I tak naprawdę każdy ze świętych pokazuje inne praktykowanie wiary. Troszkę inaczej. To się nawet mówi, że święci mają być inspiracją, ale nie źródłem naśladowania. W takim sensie, żeby nie zmałpować świętego. No nie, że ktoś sobie, nie wiem, zakoduje w głowie, że on będzie jak Wianej i będzie się starał być proboszczem do bólu, jak Wianej był. No i się posypie, bo to była jego droga, a nie kogoś innego. I to była jego droga wiary, taka indywidualna całkiem. A zarazem są elementy wspólne. Fundamentalne w ogóle, których się nie da ominąć w tej drodze. O tym będziemy mówić zaraz. Oj, to już robi się ciekawiej, robi się ciekawiej. No i tyle mam tych obrazów. Czyli mamy 4 obrazy, tak? Dobrze naliczyłem. Porządek. Aktualizacja. Świat języka obcego, jak z nauką języka obcego, no i kontynent. I kontynent do odkrywania, czyli wiara jako coś, co należy odkrywać każdego dnia. No ja tak myśląc na temat tej troski o wiarę, to, że tak powiem, szedłem zupełnie chyba inną stronę. Tu żeśmy tak poszli trochę górnolotnie, no nie, jednak. Natomiast ja to tak chciałem znieść do ziemi, do samego parteru, do takiej naszej zwykłej codzienności i myślałem nad tym, co zrobić, żeby nam ta wiara w ciągu dnia działała. Dlatego, że my dużo wiemy na temat wiary tak naprawdę. Gdybyśmy tak siedli, pewnie pomyśleli, to się okaże, że my wiemy, że no trzeba nie tylko odmówić pacierz wieczorem, ale po prostu z Panem Bogiem porozmawiać. Że wiemy, że warto otworzyć Pismo Święte i, nie wiem, 15 minut pomedytować.
Wiemy, że dobrze jest znaleźć sobie w ciągu dnia kilka minut na ciszę, samotność, refleksję, po to, żeby usłyszeć na przykład Ducha Świętego, który ma mnie poprowadzić. My to wszystko wiemy. My to słyszymy wiele razy przy różnych okazjach. To widać na obiadach rodzinnych albo na jakichś takich wieczornych spotkaniach rodzinnych na tematy wiary. Każdy jest specjalistą. Tak, każdy się zna. Każdy już w swoim życiu usłyszał tyle kazań i tyle rekolekcji wysłuchał wielkopostnych i adwentowych, że dobrze wszystko wie. Natomiast co zrobić, żeby nam to faktycznie w ciągu dnia działało? To znaczy, jak zorganizować sobie przestrzeń wokół siebie, żeby to było łatwiejsze? Czyli żeby na przykład mi nie uciekła modlitwa taka normalna, dobra, spokojna, która trwa przynajmniej 10-15 minut w ciągu dnia. Mhm. Żeby mi nie uciekło spotkanie ze Słowem Bożym, żeby mi nie uciekła jakaś dobra książka, czy dobry film na YouTubie, dobra konferencja, dobry podcast. Co zrobić? No nie? Jak sobie to wszystko zorganizować? Nasz podcast? Dobry podcast. Słuchaj, bo tak mimowolnie, ale właśnie wymieniamy te rzeczy, o których chcemy mówić. Pamiętam, że też na tej naszej pielgrzymce, pamiętam, bo sobie przeczytałem, mieliśmy takie konkrety. Mieć aplikację w telefonie. To już sobie też wypisałem. Wypisałeś, no. I tak. To jest aplikacja do czytania Pisma Świętego i tych aplikacji jest sporo. Masz jakąś nazwę konkretną? No Pismo Święte, po prostu. Po prostu Pismo Święte. Nawet wiem, że na telefonach można sobie zrobić widgetik na ekranie startowym, jak się odblokuje i od razu tam jest słowo na dziś na przykład, no nie fragmencik. Nawet nie trzeba wchodzić w aplikację, szukać. Od razu można zobaczyć, jakie słowo dziś dla mnie Pan Bóg przygotował i to też jest dobre. Tak samo mam w tej aplikacji Biblia Superprodukcja. Tam można słuchać w ciągłości, a można też otrzymywać takie powiadomienia z fragmentem na dany dzień. No to już jest coś, co jest bardzo konkretne, no nie? Możemy to chociażby już dziś wprowadzić. Teraz wziąć do telefonu i znaleźć aplikację. I znaleźć aplikację, ustawić sobie. Chodzi o to, żeby sobie spersonalizować. Telefon to jest coś, co często w ciągu dnia tysiące razy odblokowujemy, żeby coś sprawdzić, żeby coś zobaczyć. Jeżeli na pierwszym ekranie mam ikonkę do Pisma Świętego, fragment Pisma Świętego, to no, będzie mnie to radziło w oczy, że na to na przykład nie uruchamiam tej aplikacji. Drugi punkt, książeczka do modlitwy i książki. To też są konkrety, które mogę mieć wokół siebie. Tak, no ja na przykład kiedyś polecałem w jednej parafii taki zabieg, ponieważ, że tak powiem, elementem, który skupia nasze spojrzenie najbardziej w domach, telewizor. Jest telewizor. Więc koncepcja była taka, żeby Pismo Święte postawić obok telewizora. Tak, żeby je było cały czas widać, jak się patrzy na telewizor i żeby człowieka drażniło i żeby miało w głowie takie myślenie, co jest w tym momencie cenniejsze. Tak, że modę na sukces oglądam, a Pisma Świętego nie. Tak, tak. I żeby je widzieć, bo jak ono jest gdzieś na półce schowane albo w szafce schowane i wyciągane raz w roku, jak jest kolęda, no to w tym roku nawet nie będzie wyciągnięte. To się tylko kurzy. Natomiast tutaj będzie faktycznie działało, no nie? Będzie przypominało, będzie prowadziło do tego, że może w końcu wyłączę i na chwilę wezmę to Pismo Święte i poczytam. Kolejny punkt mam wpisany i to mi się kojarzy z telewizorem. Filmy, po prostu filmy. I mam taki tytuł Ignacy Loyola. Świetny film, warto go obejrzeć. I w ogóle filmy o Jezusie. Pamiętam, że swoim uczniom mówiłem, że raz za czasu, raz w roku oglądnij sobie jakiś film biblijny, film religijny. To jest jedno, tak, żeby jakiś religijny, ale ja tu jeszcze miałem nawet więcej, że jak chodzi o filmy, czy w ogóle o to, co możemy obejrzeć w telewizji, czy w kinie, czy usłudze VOD, no to przede wszystkim takie filmy, które mają dobre treści. Może nie zawsze koniecznie wprost religijne, ale żeby sobie dobierać treści, które się ogląda, żeby nie oglądać tylko dlatego, że coś jest na przykład modne teraz, albo że o czymś wyczytałem, że to jest coś, co wszyscy oglądają, tylko pomyśleć, co mi daje film, który obejrzałem. Pamiętasz, swego czasu był takim hitem Fireproof, nie? Ognioodporny. Tak, tak. Ten film dla małżeństw. Dla małżeństw, genialny tak naprawdę, I pokazujący. I to się w kinach oglądało, potem szedłeś do samochodu z żoną, uruchamiałeś radio, była audycja specjalnie przeznaczona, to chyba na naszym radio nawet szło, Anioł Beskidów. I w ramach tej audycji rozmawiałeś też ze swoim współmałżonką na poważne tematy. To jest też taka bardzo wielka odpowiedzialność, żeby samemu sobie stworzyć taką przestrzeń treści, które mnie będą
podnosić, zwłaszcza właśnie w kwestiach wiary. Nie tylko jak chodzi o wideo czy o filmy, ale o muzykę, którą słucham, o portale, które przeglądam, treści, które czytam. Nawet takie drobne rzeczy, jak nie wiem, grupy na Facebooku, które mam zasubskrybowane, czy one mi dają treści, które coś we mnie dobrego, pozytywnego wprowadzają, które mi pomagają wzrastać, które mnie ubogacają. Czy to jest tak, że wszystko się sprowadza tylko do jakichś takich śmiesznych rzeczy, głupich, często nie dających tak naprawdę nic, żadnego wzrostu, mało tego, często uwsteczniające człowieka, sprawiające, że jeszcze jest słabszy niż był, no nie? Odnośnie tej przestrzeni, to też powiem znaki, to co wieszamy na ścianach. Że mam powieszony swój krzyż z bierzmowania. To sobie też mam wypisałem. Obrazy komunijny. Gdzie masz obrazy komunijny? Może ja to powiem inaczej. Ja nie mam w mieszkaniu tutaj żadnego obrazu zawieszonego. Odkąd się tu wprowadziłem, to jeszcze nie było okazji, żeby cokolwiek zawiesić. Nie ma czasu powiedzieć, ale widzę, że tam stoi. Natomiast na szafie, tak, mam w miejscu, w którym pracuję, mam ikony, które mi przypominają o takim właśnie sensie mojej pracy tak naprawdę. Natomiast faktem, że mam tutaj w pudełku wszystkie te obrazki, łącznie z pamiątką pierwszej Komunii Świętej, natomiast nie są zawieszone na ścianie. Ja też tak, mam powieszone świętego Piotra, mam powieszonego Jana Pawła II, mam powieszoną Matkę Bożą na ścianie, ale takim z ogromnym sentymentem podchodzę do obrazka Matki Bożej. Ten obrazek dostałem od rodziców, jak szedłem do seminarium. I tata go przygotował w takiej ramce zielonej i on mi towarzyszy od pierwszego dnia, kiedy opuściłem dom i cały czas jest u mnie na biurku, prawda, komputer, książki, jeszcze coś i zawsze ten obrazek. Czy takie miejsce na przykład do modlitwy stworzyć? Tak. I miejsce do modlitwy i swoje zwyczaje. Pamiętam, że takie, bo to najłatwiej mówić na swoim doświadczeniu. Moje osobiste takie mocne doświadczenie modlitwy, jak sobie otwieram brewiarz, zapalam świecę i puszczam muzykę, to jest muzyka, którą gdzieś tam znaleźliśmy w czasie rekolekcji oazowych, instrumentalna, troszkę wyciszona i wtedy świeca, półmrok w pokoju i można się modlić. I to daje taki mój czas, moja przestrzeń, moje spotkanie z Bogiem. No dobrze jest mieć takie zwyczaje swoje. To jest podobno podstawa. Nie twierdzę, że to mi się udaje robić codziennie w takim wydaniu, ale raz za czasu warto. To jest jak z nawykami, no nie? Bo to też mam takie właśnie skojarzenie, jak chodzi o tą troskę o wiarę, że to musi być trochę nawyk. To nie może być coś, co ja będę zawsze, że tak powiem, na nowo odkrywał. Tylko ja muszę mieć nawyk, że w tym dniu, o tej godzinie, w tym miejscu, w taki sposób będę się modlić. I to trzeba powtarzać do tego momentu, kiedy mój mózg już nie musi nad tym myśleć, bo po prostu wie, że tak ma być. To jest tak, jak mamy w kurii modlitwę Anioł Pański. Zbliża się godzina 12, bije zegar na sąsiedniej wieży kościoła w sercu Pana Jezusa. Tak, i wszyscy się schodzą do jednego miejsca, żeby się pomodlić. No nie? I na końcu wchodzi nasz archiwariusz i pada tekst: Anioł Pański przybył. Coś, co będzie takie wpisane w naturę, że tak powiem. To na tym polegają nawyki, że one się wpisują w nasze takie naturalne skłonności, naturalne odruchy. Bo Bóg, tak jak każdy z nas, lubi mieć swoje miejsce. Warto sobie to może rozplanować, żeby nie od razu na raz wszystko, tylko na przykład najpierw znaleźć sobie godzinę konkretną, taki czas, który będzie służył modlitwie, który będzie faktycznie dobrym czasem, no nie? Bo my to często zostawiamy tak naprawdę na koniec dnia, kiedy już człowiek nie ma siły. To trzeba wcześniej zrobić. Co tam jeszcze masz? Jeszcze mam jeden konkret. Jeszcze mam jeden konkret, ponieważ ja bardzo lubię te kwestie związane z produktywnością, co może niekoniecznie od razu się kojarzy z wiarą. Ale są różne metody planowania pracy, planowania zadań do wykonania, organizery, które pozwalają to zapisywać. Natomiast okazuje się, że najlepszy podział to jest taki, że coś, co robię codziennie, coś, co powinienem zrobić raz w tygodniu, coś, co powinienem zrobić przynajmniej raz w miesiącu, coś, co powinienem zrobić raz w roku. No i teraz można sobie spróbować rozpisać taki swój duchowy wzrost albo swoją troskę o wiarę. Konkrety można bardzo łatwo wskazać, no nie? Że na przykład modlitwa codziennie, taki przegląd mojej wiary, przegląd mojego życia, moich uczynków raz w tygodniu. Spowiedź na przykład raz w miesiącu. Pierwsze piątki. Rekolekcje raz w roku. Dwa razy, bo jeszcze adwentowe, serdecznie zapraszam. Można dwa razy. Ja mówię o takim minimum, no nie? Jeszcze miałem takie skojarzenie, żeby na przykład umieć sobie sprawdzić w ciągu dnia rano, kto jest patronem danego dnia, kogo Kościół wspomina,
Na przykład na ogłoszeniach czytamy, no nie? Tak. Liturgiczne obchody danego tygodnia. Stały każdego ogłoszenia. Tak. I pytanie, kto to słucha i kto na to zwraca uwagę, no nie? Dla kogo to jest ważne, że na przykład w tym dniu wspominamy świętego Mikołaja, w tym dniu siostrę Faustynę, tutaj świętego Jana Pawła II, tu wspominamy Jana od Krzyża, tutaj na przykład patrona filozofów i teologów Tomasza Zakwinu. Ci, co mają imieniny, czy? Ci, co mają imieniny. Myślę, że to jest jedno, że ci, co czytają brewiarz i modlą się brewiarzom, to zawsze wiedzą, kto ma kiedy imieniny. To może fajnie dzień ustawiać pod względem wiary, że w tym dniu na przykład patronuje mi Jan od Krzyża i coś sobie o nim na przykład przeczytam, no nie? Że był człowiekiem, który w sposób taki bardzo genialny pokazywał drogę do Pana Boga, drogę wiary, drogę na górę Karmel. I radzenie sobie z trudnościami. Na przykład, no nie? Czy z takimi momentami ciemnymi w wierze. Tak. I zobacz, jak genialnie zataczamy koło i wracamy w tym liturgicznym przeżywaniu dnia, miesiąca, roku do przykładu świętych. I każdy z tych świętych wspomniany w ciągu roku daje inne praktyczne pomysły na przeżywanie mojej wiary, religijności. I mam jeszcze jeden taki wątek. Mówiliśmy na początku o obrazach wiary, które nam pomagają nakreślić ten horyzont poszukiwań praktycznych rozwiązań. Potem mówiliśmy o wielu praktycznych rozwiązaniach. I na koniec mam jeszcze coś, co pomaga to wcielić w życie. Pamiętasz, z seminarium jeszcze mieliśmy takie gdzieś tam od jakiegoś filozofa zdanie, że uczyniwszy wybór na zawsze, codziennie wybierać muszę. Tak. I to mi bardzo pasuje właśnie do tego dzisiejszego tematu z wiarą. Bo jak się zapytasz mnie, czy jestem człowiekiem wierzącym, ale czy w tym momencie też? Ogólnie to jestem wierzący, ale czy teraz? Nie? No zaczynaliśmy od słowa troska. Nie da się troszczyć o coś raz w miesiącu albo raz na rok, czy dwa razy na rok. Jak się o coś troszczę, to się muszę troszczyć codziennie. To jest to wybieranie codziennie na nowo wiary, no nie? I do tego mam praktyczny obraz, że moja decyzja, że jestem wierzący, moja decyzja, że rano się obudzę o 6, podjęta mocna decyzja, wcale jeszcze nie znaczy, że ja się o 6 obudzę i że ja wstanę o 6. Oczywiście, że tak. Jeszcze trzeba wstać. No i zobacz, to jest to samo, chcę powiedzieć odnośnie tego, co już powiedzieliśmy. To, że my tu ładnie wszystko wytłumaczyliśmy, powiedzieliśmy, to jeszcze nic nie znaczy, że ja to jutro zrobię. No i koniec końców przychodzi taki moment, że siedzę na kanapie i tak, no wziąć ten różaniec czy nie wziąć, nie? I trzeba tak sobie postawić na ostro, zero-jedynkowo. Biorę czy nie biorę? No, to jest jedno, ale co jest ważne, trzeba mieć koło kanapy różaniec, bo jak go nie mam, to nawet o tym nie pomyślę. No tak. Organizacja przestrzeni. Od tego się zaczyna. No. W prosty sposób, jak nie możesz wstać o 6 i na przykład masz skłonność do uruchamiania 5 drzemek, to co trzeba zrobić, żeby wstać? Postawić budzik daleko. Właśnie, postawić budzik daleko, tak żeby trzeba było wstać i zajść. Z tego adwentu tegorocznego, który przeżywamy w sposób inny niż sobie to zaplanowaliśmy, ja mam dzisiaj niesamowity wniosek. Rodzenie się słowa. Słowo staje się ciałem. Gdziekolwiek się nie rozejrzę w internecie, poza internetem, każdy głosi rekolekcję. Każdy rodzi słowo. Bo tylko takie treści. No jest tego tak. Znajoma z jednego portalu napisała mi, że jak wchodzi na internet i widzi jakiegoś księdza w koloradce, to od razu wyłącza. Tego nie będziemy mówić. Dlatego my mamy podcast. Drodzy słuchacze, księże Mateuszu, wspaniałe spotkanie. Po raz kolejny dziękuję. Jestem zachwycony. Dziś było o tym, jak troszczyć się o wiarę, a w przyszłym tygodniu będzie niespodzianka. Szczęść Boże. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia za tydzień.